W ramach uroczystości odpustowych Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zapraszają na koncert pieśni maryjnych pod tytułem Madonny Podkarpackie. W wykonaniu zespołu Buen Camino z Boguchwały, muzyków Filharmonii Podkarpackiej oraz laureata wielu ogólnopolskich festiwali muzycznych dla osób niepełnosprawnych Norberta Tomaki. 1 lipca, sobota, godzina 19.30. W programie koncertu również wystawa ikon Madon Podkarpackich z oprawą plastyczną wykonaną przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Zgłobniu oraz film opisujący zakątki maryjne Podkarpacia z narracją Czesława Drąga. Koncert pieśni maryjnych, sobota, 1 lipca, godzina 19.30. Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu. Patronat medialny wydarzenia, Katolickie Radio Via w Rzeszowie. Zapraszamy. Madonno z Bożych łask w Niechobrzu słynąca, pomocy udziel nam Pani Nieustająca.